Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjaszem. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Ten, kto jest najbliżej Jezusa, także może pobłądzić. Tak było ze świętym Piotrem. Piotr nie nauczył się jeszcze, że drogi Boże są różne od naszych dróg. Ciągle jeszcze myśli on po ludzku, a nie po Bożemu. Chociaż rozpoznał w Jezusie zapowiadanego przez proroków Mesjasza, to jednak nie przyjął do serca całej prawdy o Mesjaszu, objawionej przez starotestamentalne proroctwa. Przecież jasno z nich wynika, że Mesjasz będzie cierpiał i umrze za swój naród. Kiedy Piotr słyszy zapowiedź męki i zmartwychwstania Jezusa, nic z tego nie pojmuje. On przecież pielęgnuje własną wizję Mesjasza, własny plan na jego życie. Staje w obronie Jezusa przeciwko samemu Bogu. Dlatego Jezus gromi go w bardzo ostrych słowach: zejdź mi z oczu, szatanie. Przełóżmy teraz tę Ewangelię na nasze życie, bo właśnie w tym celu nad nią rozmyślamy. Zawsze wtedy, gdy uparcie trwamy przy własnych planach na życie, nie dopuszczamy wizji Boga, stajemy się podobni do Piotra w dzisiejszej dobrej nowinie. Jezus uczy nas, że sensem naszego życia jest odkrywanie woli Bożej i jej realizacja, a nie realizacja własnych pomysłów na życie. Ten drugi scenariusz próbują realizować w swoim życiu demony, robić wszystko wbrew woli Bożej, a przez to stawiają się na Jego miejscu. Nie idźmy tą drogą, ale podążajmy wyłącznie za Jezusem.